Wakacje w pełni. Chcemy czuć się lekko, zwiewnie i komfortowo. Dlatego też nie nakładamy na siebie wielu warstw ubrania i makijażu. I właśnie o tym porozmawiamy dzisiaj z Martyną Kotecką, wizażystką. Witam. Dzień dobry. Cześć Martyno. Cześć. Każdy sezon rządzi się własnymi prawami, zarówno w trendach. Opowiedz nam, jakie będzie lato 2017. Obecne trendy to żywioł, każdy znajdzie coś dla siebie. Zarówno osoby, które poprzez makijaż lubią wyrażać swój charakter, podkreślać swoją osobowość, jak i osoby, które są lubią takie bardziej delikatniejsze. Delikatniejsze, skromniejsze, a swoje atuty urody lubią podkreślać w dyskretny. No dobrze, sposób. A ten kolor? Zaciekawiłaś mnie. Opowiedz, jakie kolory obowiązują w tym sezonie? Jeżeli chodzi o kolor na pokazach mody, to tam jest istny szał. Czyli obecne kolory, które górują na pokazach mody, to intensywne pomarańcze, fuksje, błękity, karmin, taka głęboka czerwień z domieszką różu, więc makijaż naprawdę jest intensywny, ale to na pokazach mody. Ale używamy na pokazach, one były pokazywane na oczach, ustach? Zarówno na oczach, jak i na ustach. Wszędzie, szaleństwo, tak. Szaleństwo w modzie. Zależy od tego, kto jaką ma anatomię twarzy, jeżeli są oczy, na których możemy wyeksponować kolor, to chodzi mi o te większe oczy w kształcie migdałowym, gdzie nie musimy dużo korygować. Rozumiem. Te idealne rysy podkreślamy mocniej. Świetnie, dobrze. A tak w codzienności? Na co dzień nie boimy się koloru. Staramy się go też gdziekolwiek przemycać w małych detalach. Może być to tusz do rzęs, może być to kreska graficzna, pomadka. Pokażmy jakieś kreski. Mamy? Masz jakieś? Oczywiście. Jeżeli chodzi o eyeliner i intensywny niebieski kolor. Świetny. Uwielbiam. Już ten kolor jest mój. Oberżyna, tak też. To też jest fajny kolor, który pojawia się zarówno na ustach, jak i na oczach. Bardzo ładne są te kolory i one fajnie też podkręcają tęczówkę, chyba tak mi się wydaje. Podkreślają kolor tęczówki. W tym sezonie nie możemy zapominać również o rozświetlaczach, czyli kreska graficzna może być też błyszcząca. Twarz konturujemy za pomocą strobingu. Co to jest strobing? Strobing jest to pokonturowanie twarzy za pomocą rozświetlaczy. Czyli już nie nakładamy na siebie tych ciemniejszych warstw bronzera, tak jak było wcześniej? Raczej podkreślamy kości policzkowe za pomocą różu, natomiast na szczyty kości policzkowych delikatnie nakładamy rozświetlacz. Może być on zarówno w kamieniu, jak i w płynie. Może tak pokażę te w płynie. Też jest fajny hit tego sezonu. Każda pani może to zrobić. Można go dodać do kremu na przykład i mamy efekt fajnego takiego rozświetlenia. Świetnie. I jak jest skóra jeszcze trochę opalona, to jeszcze bardziej podkreśla nam ładnie opaleniznę. I nadaje takiego świeżego wyglądu. A pomadki? Pomadki muszą być w kolorze, ponieważ takie mamy obecne trendy. W zależności od tego, czy ma być to makijaż na co dzień, czy na plażę, stosujemy odpowiednie nasycenie, odpowiednią pigmentację tych pomadek. Tu mamy taką delikatną, nadającą delikatny, świeży kolor. Taka soczysta. Soczysta, żywy, koralowy odcień. Ale to też jest wersja taka na plażę. One są bo one są takie półprzezroczyste, więc są bardzo delikatne i podkreślają ładnie usta. Podkreślają czerwień wargową w naturalny sposób, natomiast na wieczór stosujemy zdecydowanie mocniejsze odcienie, mocno napigmentowane pomady. Piękne. Bardzo ciekawe propozycje, dziękuję Ci Martyna. A teraz może zobaczymy taki makijaż bardziej dzienny, na co dzień, dla każdej kobiety. Dla tych kobiet skromniejszych, które powinny również przemycać kolor w drobnych detalach. I to pokażemy na naszej modelce. Jest już z nami nasza modelka Daria, o bardzo pięknej cerze, jak tutaj widzę z bliska. I Martyna, to co? Przechodzimy do makijażu. Tak jest. Ale najpierw może kilka słów o pielęgnacji, bo makijaż to nie wszystko. Oczywiście, pielęgnacja to podstawa udanego makijażu, trwałego i tego, żeby dobrze wyglądał. Ponieważ mamy lato, temperatury sięgają zenitu, więc musimy zrezygnować
z ciężkich kremów przejść do takich lekkich, o lekkiej konsystencji, to samo z podkładami, ponieważ mamy trendy, które nam narzucają strobing, czyli to rozświetlenie, Tak. Możemy sobie zastosować krem rozświetlający. Nasza modelka ma piękną skórę, więc świetnie nam się sprawdzi. Mhm, ale to jest ten krem na co dzień, na wieczór krem oczywiście... na co dzień, lekki, może być stosowany również na plażę. Jeżeli udajemy się na plażę i chcemy się opalać, to oczywiście krem z filtrem to podstawa. No jakie to jest 15? Myślę, że minimum 25. Mhm. Nie ma za dużej różnicy między 25 a 35, dlatego w większości podkładów też występuje filtr właśnie 25. No dobrze, ale do makijażu, tak jak ty teraz robisz krem, on jest bez filtra, tak? I bez filtra, to jest taki krem taki baza. Baza, okej. Okay. Taka, która też nie zatyka nam porów. Tak. Nic z tych rzeczy, dobra. Z delikatną, lekką formułą nawilżającą. Kremy na lato powinny być lekkie, zapewniać komfort, więc moim ulubionym kremem jest krem na bazie wody termalnej, który zapewnia komfort, nie daje uczucia ściągnięcia skóry. W takich kremach powinien znajdować się również kwas hialuronowy, który na wierzchni naszego naskórka tworzy taką warstwę ochronną i dzięki temu woda nie ucieka nam z naskórka. A jeżeli ktoś ma suchą skórę? Można pokusić się o kremy na bazie olejów bądź suche olejki. Taka forma kremu, olejku na pewno zapewni dłuższe nawilżenie i ograniczy ucieczkę wody z naskórka. Czy na wieczór używamy innych kremów niż na co dzień? Wtedy one są bardziej nawilżające, tak żeby zregenerować skórę po całym dniu? Tak, czas snu to czas regeneracji, więc na wieczór nakładamy kremy o bogatszej konsystencji, o bogatszym składzie, tak żeby przez noc nasza skóra miała okazję się zregenerować. Obudziły po prostu jak księżniczki. Tak. Tak jest, dokładnie. No, mamy nałożony krem rozświetlający. Ponieważ nasza modelka ma ładną buzię, zastosuję tutaj delikatny krem, BB krem bądź podkład oparty na bazie wody z filtrem SPF 25. A Martyna, bo słyszałam o kremach BB, właśnie są CC, jest BB, jakaś różnica? DD, tak. Co producent to inna nazwa. I wszystkie podobne są do czegoś innego. Niby tak, ale chodzi tutaj o to, że te kremy lekkie typu BB, DD, DD mają nam wyrównywać delikatnie koloryt skóry, czyli zawierają w sobie pigmenty, które w sposób bardzo delikatny, nie zakrywając struktury naszej skóry, wyrównują koloryt. Teraz dodajesz trochę koloru. Tak, staram się przemycić nasze obecne trendy w postaci cienia na powieki. Wybrałam kolor delikatnie brzoskwiniowy z nutką pomarańczu, który pięknie, który pięknie podkreśla nam opaloną skórę i odświeża spojrzenie. Ten błysk jest tak delikatny, że też można użyć go właśnie na co dzień, do pracy też. Dokładnie. To nie jest taki mocny brokat, Dokładnie. Tylko taki delikatny rozświetlacz, który gdzieś tam małe perełki. Gdzieś tam, jak nasza modelka otworzy oczy, będzie rozświetlał nam centralną część oka. Jeszcze raz zamykamy. Jeżeli chodzi o dolną część powieki, możemy tutaj pokusić się o intensywny kolor, natomiast bardziej jest to według mnie preferowane wieczorem. Na co dzień delikatnym, neutralnym cieniem brązowym podkreślimy. A możemy trochę zaszaleć? Możemy. Na przykład jakieś kropki? Bardziej wieczorowo, czy bardziej nie, jakiś koktajl party? Ale nie wiem, jakaś kropka, jakaś... Oczywiście. Graficzne. Zaszalejemy z cieniem, który będzie kolorowy. W centralnej części oka, na dolnej powiece,
zrobimy sobie taki punkt przyciągający wzrok. Świetnie. W odcieniu oberżyny. Świetne, to jest, widziałam to ogólnie gdzieś taki w street style'owych ulicach, czy w Warszawie, czy w innych miastach i właśnie tak to fajnie przyciąga uwagę. Tak. I tak chcesz coś niby powiedzieć? Detal? Tak. Chcesz coś powiedzieć, tak patrzysz na dziewczynę i mówisz, wow. Rozmazałaś się czas? Nie, nie, właśnie dla mnie to jest takie bardzo odważne też. Nie zapominajmy o rzęsach, mogą być przedłużone. Możemy sobie założyć u stylistki rzęsy jedwabne. Możemy ją również poprosić o kilka kolorowych akcentów. A jeżeli nie mamy na to czasu, nie lubimy długo leżeć, możemy sobie zakupić kolorowy tusz. Wow. Może być on w kolorze fioletowym. Może być on również niebieski, zielony, więc możemy szaleć. Jest on bardzo dyskretny na oku, więc nie przyciąga wzrok, ale nie jest taki wulgarny. Ale jego naprawdę bardzo tak widać na oczach? Czy na przykład, nie wiem, zrobić czarnym tuszem i tylko końcóweczki? Można, jest wiele opcji tak naprawdę. Można wytuszować całe rzęsy, można podkreślić tylko dolną linię rzęs kolorem, można wytuszować i górę i dół. No dobra, mamy wakacje, więc dobra. Możemy szaleć. Róbmy. Czy one są wodoodporne? Tak. Właśnie, na wakacje najlepiej chyba wodoodporne tusze ze względu po prostu na pogodę, na to, że jest temperaturę. Gorąco, temperaturę, tak jest. To już kończymy malować usta i w ogóle według mnie wyszedł bardzo, bardzo fajny efekt. Takie wyrozświetlenie i te usta nam fajnie... Proszę bardzo. Fajnie te usta nam podkreśliły taką soczystość i cały efekt taki wakacyjny wyszedł. Dokładnie, w makijażu króluje kolor, natomiast jest on przemycony w bardzo dyskretny sposób. Właściwie każda kobieta powinna w ten sposób się malować, oczywiście dobierając odpowiednio kolor dla siebie. Do danego fototypu, pod swój charakter. Podczas upalnych dni dbamy o twarz nie tylko za pomocą makijażu i kremów pielęgnacyjnych, ale również za pomocą nakryć głowy. Jednym z przykładów może być kapelusz. Kapelusze są różne. Zacznijmy od mniejszych rond, które stwarzają delikatny cień. Mamy też kapelusze z większym rondem, bądź możemy też zastosować taki bardzo, bardzo obszerny kapelusz z dużym rondem, który zasłoni nam całą twarz i tak naprawdę uchroni nas od słońca. Co ciekawego jest w kapeluszach, że możemy je zmieniać na różne sposoby za pomocą na przykład apaszek. Bierzemy apaszkę, zawiązujemy ją i mamy tak naprawdę inną trochę stylizację. Możemy zrobić to również z innym kolorem, tak jak mamy tutaj w przykładzie błękitny bądź różowy, w zależności do tego, jak Wam pasuje do stylizacji. Poza kapeluszami mamy też czapki z daszkiem. To jest bardziej młodzieżowa propozycja. Możemy zastosować właśnie coś takiego kolorowego bądź nawet bardziej sobie zaszaleć z uszkami. To jest bardzo w trendach. Jeżeli nie chcemy kapeluszy bądź czapek, możemy wziąć zwykłą apaszkę, zwykłą chustkę i po prostu finezyjnie ją zawiązać na głowę. Na pewno to będzie urozmaici każdą stylizację. Martyno, bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszy makijaż, za to, co pokazałaś naszym paniom. Mam nadzieję, że każda z nich coś wyciągnie z tych Twoich małych triczków. Ja mam nadzieję, że Panie nie będą bały się używać koloru i że kolor zagości na naszych koszalińskich ulicach. Czyli będziemy po prostu nasze Panie śledzić na ulicach Koszalina, Martyna z makijażem, ja ze stylizacjami i żebyście nosiły kolory, kolory, kolory. Pamiętajcie. A z Wami widzę się w następnym odcinku. Do zobaczenia.